to w tej chwili jest niemożliwe, ponieważ aktualnie obowiązująca strategia, strategia rządowa dotycząca sektora paliwowego jakby nie przewiduje takiej możliwości. To jest ciekawy pomysł. Natomiast jakby tak jak wspomniałem, w tej chwili jakby nie ma prawnych możliwości, żeby taką transakcję, przeprowadzić. Natomiast spodziewam się, że uczestnicy rynku spekulują na ten temat i jakby zastanawiają się, co z tymi dwoma podmiotami można zrobić, tak aby miały szansę dalszego rozwoju.